Jedną z atrakcji przygotowanych dla dzieci przez Miejski Dom Kultury na okres wakacji były warsztaty mydlarskie. Chętnych nie brakowało i na zajęcia przybyło prawie 30 dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się, z czego składają się mydła, jak działają i dlaczego się pienią. Poznali odpowiedzi na pytania, jakie są rodzaje mydeł i czy płyn do mycia naczyń działa tak samo. Sprawdzali też odczyn mydła za pomocą papierków lakmusowych. W programie warsztatów nie zabrakło ciekawych eksperymentów i doświadczeń, które można wykonać w domu z łatwo dostępnych składników. Wiele radości przyniosło maluchom również puszczanie baniek mydlanych ze słomek. Najciekawszym punktem zajęć było tworzenie autorskich mydełek glicerynowych. Pod czujnym okiem opiekunów Urszuli Równej oraz Marysi Jarząbek każde dziecko mogło własnoręcznie wykonać mydła w wybranym przez siebie kolorze. Najpierw ozdabiali różnokształtne foremki cekinami i brokatami, które następnie zalane zostały ciekłą gliceryną. Po wystygnięciu powstały wyjątkowe i oryginalne wyroby.